przy ulicy Bytomskiej 150 jesteśmy już od roku. Na pewno był to taki rok bardzo intensywny, bo no, czekało nas wiele zmian. Musieliśmy tutaj wszystkiego się nauczyć tak naprawdę, bo jest zupełnie nowe miejsce. Przenieśliśmy się co prawda z naszymi zwierzakami, z którymi byliśmy do tej pory, ale no, było to takie duże wyzwanie dla nas. Teraz już spokojnie możemy powiedzieć, że jest to ogarnięte, już wiemy, jak do tego wszystkiego podejść, żeby było dobrze, żeby to było poukładane, ale na pewno no, było to takie duże wyzwanie dla nas, tak? Jednak jest to dużo większe schronisko niż to nasze wcześniejsze, ale mamy też tutaj dużo większe możliwości i też więcej osób u nas w tym momencie pracuje. Mamy też bardzo liczny wolontariat, jesteśmy po kilku naborach już w tym nowym miejscu dla wolontariuszy, także naprawdę bardzo dużo się u nas dzieje, łącznie z takimi właśnie zajęciami dla dzieci, młodzieży, ale też dla seniorów. Odwiedzają nas też właśnie osoby starsze, domów opieki społecznej, także naprawdę tutaj cały czas się u nas coś dzieje. Zwierzaki oczywiście też czekają na domy. Myślę, że jeśli chodzi o adopcję i o ilość zwierząt, które do nas trafiają, jest porównywalna, ale na pewno mają dużo lepsze warunki niż miały do tej pory. Powiedzmy o tym, jak ta nowa siedziba otworzyła te nowe możliwości dla Was. Przede wszystkim w nowej siedzibie mamy salę konferencyjną, której nie mieliśmy do tej pory. Myśmy kompletnie nie mieli gdzie się podziać, jeśli chcieliśmy właśnie przeprowadzić czy nabór dla wolontariuszy. To po prostu w takim niewielkim kontenerze wszyscy się ciśliśmy i nie dało się tam w ogóle za bardzo nic poprowadzić. Tutaj właściwie możemy przeprowadzić już tak na profesjonalnie szkolenie. Oprócz tego, że są wolontariusze i mamy możliwość właśnie ich przeszkalać, to przychodzą do nas dzieci na zajęcia. Organizujemy też wydarzenia, ponieważ już były i warsztaty organizowane. Niedawno odbyło się takie spotkanie powiatowych lekarzy weterynarii, ponieważ właśnie tutaj się też nasz lekarz powiatowy chciał pochwalić, jak wygląda schronisko, jak powinno funkcjonować i mieli też takie właśnie szkolenie. W najbliższym czasie też właśnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce będzie u nas też organizował taki cykl różnych szkoleń, także naprawdę dużo się dzieje i myślę, że możemy się tym pochwalić już na taką skalę właśnie krajową. Jak te warsztaty i to, że schronisko otwiera się na ludzi, którzy tutaj mogą przyjść i zobaczyć, jak ono funkcjonuje, w jaki sposób to się przekłada na stosunek do zwierząt? Mamy nadzieję, że właśnie tym wszystkim, co się tutaj dzieje z takiej strony edukacyjnej, uwrażliwimy jednak ludzi na to, że są te zwierzaki, jakie mają potrzeby, że jest w ogóle schronisko, tak? Bo do tej pory niektórzy w ogóle o tym nie wiedzieli. Czasami takie pierwsze spotkanie kogoś ze schroniskiem właśnie się dzieje na takich spotkaniach edukacyjnych, tak? Że dopiero dzieci się o tym dowiadują, że jest coś takiego jak schronisko. Być może gdzieś szepną w domu też o tym i gdzieś tam idzie to w świat, tak? Że są tutaj zwierzaki, które nie są jakimiś tam dzikusami, jak niektórzy ludzie postrzegali, że w schronisku są brudne, straszne i niewychowane psy i choty, tylko że jednak to są zupełnie proludzkie, fajne zwierzaki, które jak najbardziej się nadają do adopcji. Więc liczymy na to też, że to taką świadomość też zmieni i będzie jednak promowało taką i adopcję, ale też właśnie dobre takie traktowanie zwierząt.